W tej części filmu odpowiem na pytania odnośnie postrzegania czasu w konkretnych sytuacjach i postaram się wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Jak to możliwe, że brak świadomości sprawia, że czas płynie dla danej osoby znacznie szybciej? Istnieje kilka powodów, dla których brak świadomości może sprawiać, że czas płynie dla danej osoby znacznie szybciej. Pierwszy brak kodowania pamięci. Kiedy jesteśmy świadomi, mózg stale koduje nowe informacje i tworzy wspomnienia. Te wspomnienia pomagają nam śledzić czas i tworzyć poczucie jego upływu. Kiedy nie jesteśmy świadomi, na przykład podczas snu lub znieczulenia, mózg nie koduje nowych informacji w ten sam sposób. To może prowadzić do poczucia, że czas płynie szybciej, ponieważ nie mamy tylu punktów odniesienia, do których możemy się odnieść. Drugie, zmniejszona aktywność mózgu. Badania pokazują, że podczas snu lub znieczulenia aktywność mózgu jest znacznie zmniejszona. Dotyczy to również obszarów mózgu odpowiedzialnych za śledzenie czasu. Zmniejszona aktywność mózgu może prowadzić do poczucia, że czas płynie szybciej. Trzeci brak stymulacji, kiedy nie jesteśmy świadomi, nie doświadczamy tylu bodźców ze świata zewnętrznego. To może prowadzić do poczucia, że czas płynie szybciej, ponieważ nie mamy tylu informacji, które pomogłyby nam śledzić jego upływ. Badanie z 2013 roku wykazało, że osoby, które spały, miały zniekształcone poczucie czasu. Oceniły, że minęło mniej czasu niż w rzeczywistości. Badanie z 2017 roku wykazało, że u osób poddanych znieczuleniu aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za śledzenie czasu była zmniejszona że to tylko kilka z możliwych wyjaśnień. Potrzeba więcej badań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób brak świadomości wpływa na postrzeganie czasu. Dlaczego wydaje się, że adrenalina spowalnia czas? Istnieje kilka powodów, dla których adrenalina może sprawiać wrażenie, że czas płynie wolniej. Pierwsze wyostrzenie percepcji adrenalina powoduje wzrost czujności i koncentracji. Skutkuje to tym, że zwracamy większą uwagę na otaczający nas świat i dostrzegamy więcej szczegółów. To z kolei może sprawiać, że czas wydaje się płynąć wolniej ponieważ mamy więcej informacji do przetworzenia, drugie zwiększenie częstotliwości odświeżania mózgu, badania pokazują, że adrenalina może zwiększać częstotliwość odświeżania mózgu. Oznacza to, że mózg jest w stanie przetwarzać informacje szybciej, co może prowadzić do subiektywnego spowolnienia czasu. Trzeci wpływ na pamięć, adrenalina może również wpływać na sposób, w jaki kodujemy pamięć. Kiedy doświadczamy czegoś ekscytującego lub stresującego, mózg jest bardziej skłonny do zapamiętania tego wydarzenia. To z kolei może sprawiać, że czas wydaje się płynąć wolniej, ponieważ mamy więcej szczegółowych wspomnień do przeanalizowania. Czwarte subiektywne doświadczenie: ważne jest, aby pamiętać, że postrzeganie czasu jest subiektywne. To, jak szybko płynie czas, zależy od wielu czynników, takich jak nasze emocje, poziom stresu i koncentracja. Adrenalina może zmieniać te czynniki, co może prowadzić do subiektywnego spowolnienia czasu, należy jednak zaznaczyć, że wpływ adrenaliny na postrzeganie czasu nie jest do końca zrozumiały. Potrzeba więcej badań, aby dokładnie określić, w jaki sposób adrenalina wpływa na mózg i na nasze subiektywne doświadczenie czasu. Dodatkowo, warto wspomnieć, że spowolnienie czasu pod wpływem adrenaliny jest zazwyczaj krótkotrwałe. Kiedy poziom adrenaliny spada, czas wraca do normalnego tempa. Kiedy skaczemy ze spadochronu, adrenalina powoduje, że czas wydaje się płynąć wolniej. Dostrzegamy więcej szczegółów, takich jak faktura ziemi i kształt chmur. Mózg jest również w stanie przetwarzać informacje szybciej, co pozwala nam na szybsze reagowanie na sytuację. Kiedy jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, adrenalina może spowolnić czas, abyśmy mogli lepiej ocenić sytuację i podjąć odpowiednie kroki. Dlaczego jak śnimy to wydaje się nam, że trwało to długo, a w rzeczywistości to był ułamek sekundy. Istnieje kilka powodów, dla których sny mogą wydawać się dłuższe niż w rzeczywistości. Pierwsza kompresja czasu. Podczas snu mózg przetwarza informacje z całego dnia i może kompresować je w krótkie sny. To może prowadzić do poczucia, że sen trwał dłużej niż w rzeczywistości. Druga intensywność emocji. Sny często są bardzo emocjonalne, a silne emocje mogą zniekształcać nasze postrzeganie czasu. Kiedy śnimy, czas płynie inaczej niż na jawie. Trzeci brak punktów odniesienia. W snach często nie mamy punktów odniesienia, które pomogłyby nam ocenić czas. Brak bodźców zewnętrznych, takich jak światło słoneczne, może również utrudniać śledzenie czasu. Czwarta aktywność mózgu. Badania pokazują, że podczas snu aktywność mózgu jest inna niż na jawie. Obszary mózgu odpowiedzialne za śledzenie czasu są mniej aktywne podczas snu. Co może prowadzić do zniekształconego postrzegania czasu? Piąty poziom świadomości. Poziom świadomości podczas snu jest różny. W niektórych fazach snu jesteśmy bardziej świadomi niż w innych. To może wpływać na nasze postrzeganie czasu. Przykład: załóżmy, że śnimy o pościgu przez dzikie zwierzę. W śnie może to trwać godzinami, podczas gdy w rzeczywistości jest to tylko kilka sekund. Dzieje się tak, ponieważ mózg przetwarza wiele informacji i emocji w krótkim czasie. Kilka czynników, które mogą wpływać na nasze postrzeganie czasu podczas snu. Dlaczego, jak jesteśmy nieświadomi, to reakcje są szybsze, przetwarzanie danych też jest szybsze? Niektóre reakcje i przetwarzanie danych są szybsze, gdy nie jesteśmy świadomi. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwsza automatyzacja wiele procesów, takich jak reakcja na bodźce wzrokowe lub słuchowe, jest automatyzowanych i nie wymaga świadomego przetwarzania. Pozwala to na szybsze reakcje, drugie mniej rozpraszaczy. Kiedy nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy rozpraszani przez bodźce zewnętrzne. Pozwala to mózgowi skupić się na danym zadaniu i przetwarzać informacje szybciej. Trzeci brak filtrowania informacji: kiedy jesteśmy świadomi, mózg stale filtruje informacje, aby skupić się na tych, które są istotne w danym momencie. Ten proces filtrowania może spowolnić przetwarzanie informacji. W stanie nieświadomości mózg nie filtruje informacji tak intensywnie, co pozwala na szybsze przetwarzanie danych. Mój wgląd na ten temat jest trochę inny, chociaż powiązany. Moim zdaniem, podczas snu lub w czasie nieświadomości, mózg ma ograniczoną aktywność i nie przeszkadza podświadomości, aby sprawniej działała. Ponieważ w podświadomości przechowywane są wszystkie zdarzenia bez filtrowania, podświadomość ma szerszy i bezpośredni dostęp do wszystkiego i dlatego wszystkie reakcje wtedy są szybsze. Nie wiem, czy zgadzasz się ze mną, czy inaczej to widzisz, ale ja odczuwam to właśnie w ten sposób. Czwarte, różne obszary mózgu, świadoma myśl i przetwarzanie automatyczne angażują różne obszary mózgu. Obszary odpowiedzialne za przetwarzanie automatyczne są często szybsze niż obszary odpowiedzialne za świadomą myśl. Przykład, jeśli jedziesz samochodem i nagle widzisz dziecko na ulicy, automatycznie zareagujesz, hamując, aby uniknąć wypadku. Ta reakcja jest szybsza niż gdybyś musiał świadomie podjąć decyzję o hamowaniu. Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie zjawiska szybszych reakcji i przetwarzania danych w stanach nieświadomości. Na przykład, sportowcy mogą stosować techniki relaksacyjne, aby zmniejszyć poziom świadomości i poprawić swoje reakcje. Dlaczego czas zwalnia, kiedy doświadczasz przeżyć bliskich śmierci? Istnieje powszechne przekonanie, że czas zwalnia podczas przeżyć bliskich śmierci. Osoby, które doświadczyły takich wydarzeń, często opisują, że czas płynął wolniej. A otaczający ich świat wydawał się bardziej szczegółowy i wyraźny? Istnieje kilka hipotez, które próbują wyjaśnić to zjawisko. Pierwsze wyostrzenie percepcji, adrenalina i inne hormony uwalniane w sytuacjach stresowych mogą wyostrzać percepcję, co sprawia, że dostrzegamy więcej szczegółów i mamy wrażenie, że czas płynie wolniej, drugie przeładowanie informacyjne w obliczu zagrożenia mózg może przetwarzać informacje szybciej. Co prowadzi do subiektywnego spowolnienia czasu, trzecia zmiana priorytetów, w sytuacji zagrożenia mózg może skupiać się na najważniejszych informacjach, co może prowadzić do ignorowania bodźców, które nie są istotne dla przetrwania, czwarty wpływ na pamięć, silne emocje związane z przeżyciami bliskimi śmierci mogą wpływać na sposób kodowania pamięci. Wspomnienia z takich wydarzeń mogą być bardziej szczegółowe i wyraźne, co może zniekształcać nasze postrzeganie czasu, należy jednak zaznaczyć, że nie ma naukowych dowodów na poparcie tezy, że czas faktycznie zwalnia podczas przeżyć bliskich śmierci. Większość badań nad tym zjawiskiem opiera się na subiektywnych relacjach osób, które doświadczyły takich wydarzeń. Potrzeba więcej badań, aby dokładnie określić, w jaki sposób stres i zagrożenie wpływają na postrzeganie czasu. Dodatkowo, ważne jest, aby pamiętać, że doświadczenia bliskiej śmierci są bardzo subiektywne. To, co jedna osoba opisuje jako spowolnienie czasu, inna może interpretować zupełnie inaczej. Czy każdy doświadcza czasu inaczej? Każdy doświadcza czasu inaczej. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na nasze postrzeganie czasu. Pierwsze emocje, kiedy się nudzimy, czas wydaje się płynąć wolniej. Kiedy jesteśmy czymś zaangażowani lub podekscytowani, czas wydaje się płynąć szybciej. Drugi poziom uwagi, kiedy skupiamy się na czymś, czas wydaje się płynąć szybciej. Kiedy jesteśmy rozproszeni, czas wydaje się płynąć wolniej. Trzeci wiek. Dzieciom czas wydaje się płynąć wolniej niż dorosłym. Dzieje się tak, ponieważ mózg dziecka wciąż się rozwija i przetwarza informacje wolniej niż mózg dorosłego. Czwarty stan zdrowia, niektóre stany zdrowia, takie jak depresja lub lęk, mogą wpływać na postrzeganie czasu. Piąte substancje psychoaktywne, niektóre substancje psychoaktywne, takie jak marihuana lub LSD, mogą wpływać na postrzeganie czasu. Istnieje wiele badań, które potwierdzają, że ludzie doświadczają czasu inaczej. Na przykład, jedno z badań wykazało, że ludzie, którzy oceniali swoje życie jako szczęśliwsze, postrzegali czas jako płynący szybciej niż ci, którzy oceniali swoje życie jako mniej szczęśliwe. Czy można sobie założyć, żeby czas płynął na przykład dwa razy wolniej? Nie ma naukowych dowodów na to, że można świadomie spowolnić czas. Jednakże istnieją techniki, które mogą pomóc nam lepiej zarządzać czasem i sprawić, by wydawał się bardziej produktywny. To pytanie może wydawać się niedorzeczne. Takie powiedzenie, że jeśli na przygotowanie czegoś masz godzinę, zrobisz to w godzinę, a jeśli dwie godziny, to w dwie. Podziel się swoimi myślami na temat czasu. Czy doświadczyłeś kiedyś momentów, gdy czas wydawał się płynąć inaczej? Jakie są twoje osobiste doświadczenia związane z tą fascynującą tematyką? Pozostaw swój komentarz poniżej, chętnie poznam twoje spostrzeżenia. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję, jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę, w opisie jest link, trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.